Szewc u Piotra, bo o nim mowa, to niewielka firma z Jaworzna, która na co dzień zajmuje się czyszczeniem i renowacją obuwia. Od wielu lat pan Piotr naprawia buty jaworznianom. Zapoczątkował również ciekawą akcję, z której ma nadzieję skorzysta jak najwięcej ludzi. Postanowił rozdawać potrzebującym buty. Obuwie dostałem od pani ze sklepu poniżej. Przeznaczyłem je, miałem je przeznaczyć na łatki, na jakieś tam skórki, no ale stwierdziłem, że buty są w bardzo dobrym stanie, więc warto byłoby pomyśleć komuś po prostu je oddać. Rozmiary 39, 40, może byś jakąś ósemeczkę znalazła. W ten sposób nie tylko daje im nowe życie, ale i wspiera potrzebujących, którzy na zakup nowego obuwia nie mogliby sobie pozwolić. Fleki wszystkie są wymienione, podeszwy są całe, nierozklejone, więc jak najbardziej ubierać i chodzić. Na tę chwilę pan Piotr ma do oddania 10 par butów, które są w bardzo dobrym stanie. Jak nam powiedział, na pewno nie poprzestanie na jednorazowej akcji, będzie cyklicznie pomagał potrzebującym w ten sposób. Naprawia buty prawie codziennie, często są gotowe już na drugi dzień. Wiadomo, fachowiec. Ludzie przychodzą, sprawdzają, płacą i zadowoleni wychodzą. Są jednak i takie buty, po które właściciele nie przychodzą przez tydzień, dwa, przez pół roku, bądź i takie, które dostał, naprawił, dał im drugie życie i ofiaruje je potrzebującym. Zapytaliśmy również mieszkańców, co sądzą o takiej akcji. Bardzo dobra akcja. Jeżeli tylko ma na zbyciu, jest tyle ośrodków, co potrzebują buty, także... Znaczy w ogóle pomocy, co potrzebują, także akcja, no jak najbardziej. To znaczy się, jeśli są dobre, to dlaczego nie? Takie akcje powinny być częściej? Wie pan co, ja myślę, że powinno być, powiem niepopularne słowa, godziwe wynagrodzenia za pracę i wtedy nie będzie trzeba rozdawać darmowych chodzonych butów. Jeśli ktoś potrzebuje, to dlaczego nie? No jak ktoś ma za dużo, niech rozdaje tym biednym. Ja bym tak robiła. Gdybym miała dużo czegoś, to co mi jest niepotrzebne, no to dlaczego miałabym nie wydawać? Niemożliwe. Piotrek rozdaje? Tak. Słyszał pan o takiej akcji? Nie słyszałem. A co pan sądzi o tym? Dobry gest? Fajny gest? Pewno, że tak. Oczywiście. Jak rozdaje, to prezenty trzeba dawać. Ludzie mogą skorzystać. Nie ma świętych Mikołajów, ale prezenty trzeba dawać. Czyli dobra inicjatywa. Karma wraca, oczywiście. A wszystko dobrze, że tak jest. Taki uczynny i w ogóle... Wie pani, bo dzisiaj takie czasy są, że każdemu trzeba coś pomóc. Ja jestem za. Ja, wie pan, też często daję na Caritas, czy tam na jakąś inną firmę właśnie między innymi takie rzeczy, które nam są niepotrzebne, a innym się przydadzą. Namawiamy do tego, aby dawać rzeczom drugie życie. Nie wyrzucać, ale naprawiać, przekazywać dalej.